Cześć, tu Teoczyn i witam was bardzo serdecznie w ostatnim prawdopodobnie już odcinku z Darkest Dungeon. Miałem już właściwie nic nie nagrywać, ale uznałem, że jeszcze jeden nagram ze względu na fakt, że akurat nie mam z czego nagrać i przy okazji na dole w opisie macie ankietę. Jakie gry teraz należy poruszyć? Ale o co chodzi z Darkest Dungeon? No przecież to jest fajna gra i warto by do niej wracać. O to, że to jest koniec naszej jakby wielkiej kampanii. 50, a właściwie 51 odcinków już za nami. I w tym momencie to się kończy. Dlaczego? Dlatego, że w 19 stycznia wychodzi oficjalnie Darkest Dungeon. To już przestaje być Early Access i to jest już prawdziwe Darkest Dungeon. Prawdopodobnie, czy raczej chyba tak, odblokowany będzie ostatni dungeon, wszystkie postacie możliwe i będzie można sobie pograć, że tak to nazwę. Moim pomysłem jest wystartować całą serię od nowa. Przechodzić wszystko całkowicie od nowa i bawić się całkowicie od nowa. Bogatsze o to doświadczenie, które aktualnie posiadam. Dodatkowo będzie gra w wersji polskiej, z tego co się orientuję, więc to już może być to lekkie ułatwienie. Zobaczymy. Chociaż tu nie było, zdarzały się niektóre słowa, których po prostu nie rozumiałem i trochę utrudniało mi działanie, bo były dość specyficzne, ale większość oczywiście była dla mnie jasna, ale w wersji polskiej, jeżeli dostanę te słowa, zrozumiem o co chodzi, może będzie trochę łatwiej to wykorzystać. Więc zachęcam do wypełnienia tej ankiety na dole i pisania komentarzy, co myślicie o starcie serii kompletnie od nowa. A tymczasem chciałem iść na jednego z tych bossów, ale uznałem, że właściwie lepiej będzie odwiedzić Cove, bo jeszcze tam nawet nie byliśmy i chciałbym wam przedstawić, jak to właściwie wygląda. To jest pomarańczowe, więc to jest na poziomie 3 do 3. Więc będziemy potrzebować tak: Lakera naprzód, który ma od cholery negatywnych efektów. A właśnie, bo ja muszę sprawdzić, bo tak, będziemy potrzebowali Lakera, Sony. Caitlynki? Czy ja chcę Caitlynkę? Nigdy nie przypadałem za tą postacią. Kasadida, o! Kasadida i Singed'a, tak, bo to są ewentualnie Shaco, obojętnie. A zaraz sprawdzimy, kto ma więcej wykupione. Shaco ma wszystko, Singed ma wszystko. Nawet Singed ma więcej, więc Singed idzie. Catalyst też ma wszystko. Laker zaraz dostanie. Tak. O Jezu, dużo złota pójdzie, no ale cóż. To nic. Idziemy tylko na shorta, więc nie będzie z tym problemu. Więc tak. Itemki teraz. Sona, proszę ja ciebie. Tak, dla pewności. Sona, gdzie tu jest dla Westalki? Halo, Westal. Większy healing, drugiego takiego samego nie mogę dać. Tu jest jeszcze dla Westalki drugi item. Dobrze. To jest dla Westalki, czyli dla Sony. Dalej Laker to będzie. To jest. Crusader. Czy ja to chcę? Ja przede wszystkim chcę pierścień na Protecta. A nie, bo on nie będzie stał w pierwszej linii. Pierścień na Protecta dostaje ktoś inny. A nie wiem, czy ja tak chcę grać. Dobra, trzeba się szybko zastanowić. Crusader. Takie se.
można by było standardowo dać damage. Taki, o. I taki. I niech to będzie nasz damager i o co tu się za dużo zastanawiać. O dziwo. Bo w pierwszej linii będzie... Czy ja się pomyliłem? Przecież on jest w pierwszej linii. Bo mi się pomyliło z innym składem, który chciałem zrobić. To jest bzdura, co ja teraz wymyśliłem. Zdaj mi to. Daj mi pierścień na protekta i pelerynę na protekta. I teraz jest wszystko w porządku. Ja myślałem, że mamy tą, bo wcześniej się zastanawiałem nad tamtym. Nieważne. Singed, który będzie miał standardowo... Jezu, jakie on ma skille. Zatruwanie, studowanie, zatruwanie... leczenie jakieś banalne. Dobrze. Czego ty potrzebujesz właściwie? Pokaż mi, ty jesteś Plague Doctor. Stun Chance, Bleed Chance, Stress Damage. Bardzo ładne. To jest na resisty, to jest na accuracy, to jest na damage, to jest na protection, to jest na damage i w position one. To jest w ogóle fajne. A nie wiem, czy zaraz nie wrzucę tego mojemu temu gościowi. To jest protection below 26, damage below 25, accuracy. Nie, nie. Damage, damage. Może po prostu speeda. Po cholerę, bo to jest speed. A jakbym drugie to mógł wrzucić? A trochę itemków brakuje. Mógłbym po prostu dodać damage i tak chyba zrobię. A ty sobie wymień to na te nowe rękawiczki, co ci kupiłem. Bo wydaje mi się, że to się bardziej przyda. Teraz tak, Singed ma itemy Soda, Laker, no i Catalyst. To są bardziej okultystyczne. Ty się skupiasz na wrzucaniu debuffów, tak? Ty pasowałeś bardziej jak był ten, jak była Vayne, a teraz jesteś taki po chuju trochę. Ale i tak możesz bark targetować. Jakiś damage możesz zrobić z drugiej linii zawsze. A ty będziesz na drugiej linii. Pokaż mi się jeszcze. No to jak na drugiej to... To jest chyba niepotrzebne. Damage, niech będzie damage. Debuff skill sheds. Aha, bo ty debuffujesz, tak? Tak, tak. No to niech będzie ten debuff skill chance, nie będziemy się długo zastanawiać. Trochę nie pasujesz do tego teamu, ale jebać. Wreszcie wystartujemy, bo ile można. Idziemy oczywiście na ten dungeon, jest... Idzie Laker, idzie Catalyst, Singed i Soda. Zgadza się wszystko, zgadza się, no i bez dłuższego owijania w bawełnę, wystartujmy. To jest szorcik, więc starczy tyle. Pochodni tyle. Tyle. Powiedzmy 3 na zapas. I ja kompletnie nie wiem, co tu jest użyteczne. Wszystkiego po jednym. Po dwa nawet. A może jeszcze z 4 pochodnie. I jedzenie całe kupię. A co mi tam? Najwyżej się będę nim leczył. YOLO. Ja chcę zobaczyć, co to, z czym to się w ogóle je. Cove. Też nie chcę zbyt dużo przechodzić, żeby sobie nie psuć tej rozgrywki, którą będę rozgrywał z wami potem w tej nowej serii. No ale oczywiście jest jeszcze sprawa, czy wy chcecie tą nową serię od zera. No to co, jedziemy. Każdy ma swoje artefakty, każdy jest przygotowany. Myślę, że to nie powinno... O Jezu, co, kleptomanem jesteś, tak? Chcesz coś tam powiedzieć o tym, głupi cwelu? Dobrze, oddał.
jest. Aha, że coś tam ma, że po prostu chce otwierać. O, ja pierdzielę trap. Na 12 ród? OP. Dobrze, pochodnia. I wchodzimy. Pusto. A może byście tak skada rzucili, przyjaciele? Pack of loot. Okej, okay, tu już mogę podejść, bo nie będzie. Odpalamy 90, wchodzimy. What the hell is that shit? Jezu. Jakie ładne. 40 życia, 50 protection, za dużo o tym nie wiemy. 50 protection? Eldritch to jest. Dużo ma tego protection. Tu jest jakiś zombiak i jakieś strzelające pewnie OP gówno. Więc zważywszy na fakt, że to strzelające OP gówno jest OP pewnie. To ja go zmarkuję i dam debuffa. Bardzo ładnie siadło. O, to będzie nam zwiększało. Domestos, tak, bardzo fajny Domestos. Ten szczerze lubi Domestos. No walnęło mnie. Jeszcze przyciągnęło mnie to do siebie, jakie pojebane. Pojebane. Resistance, resistance. Tak się kurde gra w tą grę. Heal. O Jezu. Jaki ona ma zwiększony heal. Aha, teraz jestem trochę w D. Rzuć po prostu go zatruj. 5 damage'a, bardzo ładnie to zadaje. Pokaż co potrafisz. No trochę damage'a siadło. No i to już jest trochę problem. O, Domestos. Zamknij ryj. Ile ci zostało życia, przyjacielu? 7. Ty się zabij z tym. Strasznie dużo stresu oberwał. A ty rzuć oczywiście na tych dwóch z tyłu. Pięknie, jeszcze kryć siadł. Na 5 tur przez to, że kryć się, no to ten powinien sam nawet zdechnąć. Ale jeszcze go oczywiście hitnie przyciągnie, zdenerwuje. Tak, 6 do 7, kryt 24. To przecież to jest po prostu kosmos z tymi itemami na westalkę. Dobrze. O jest, dobra, walnijmy jeszcze raz tak. O, to ma truciznę, więc będzie trochę powoli znikać sobie. Nie będzie mnie tak denerwować. 9 HP. O, bardzo dobrze zrobiłeś. Sam ich przestawiłeś. Ten tam jest zatruty. Znowu z Domestos. On krzyczy Domestos, prawda? Ograł, ograł. Teraz to już ten jest kompletnie. Jezu, jaki ten Szako jest dobry. Jaki on jest dobry. 10 HP, masz 14. Jakbym ci zadał ośmiorniczki, to byś stracił 6 HP i byś był martwy. Jeszcze miałbyś studa. W ogóle. Zarzuć mas heala za 4, może być. No i zostało to cholerne gówienko. Ta ośmiornica od 7 boleści, która zaraz dostanie w pierdol. Powerful blow. Bardzo ładnie. No ci umierają. Temu zmniejszymy damage. O, to jest na przykład dobry pomysł. Jaką on ma odporność na studny? No jakąś ma, ale spróbujmy. A siadło. Siadło to siadło. Bardzo ładnie. Tu, ale Szako napierdziela. Znaczy, przepraszam, Singed. Też ładnie, 10 damage'a to już padnie. Czy ja coś mogę zrobić? Nie, mogę zarzucić go jeszcze raz debuffa, żeby było śmieszniej. O, i mogę uleczyć cały team jeszcze przed końcem. Albo ile ty masz życia?
ciebie uleczę. Ty nawet full ci nie uleczę. Jest bardzo ładnie. Wyszło nawet nieźle. Na początku bałem się, że będzie trochę gorzej. Co to w ogóle jest? Sprawdźmy wszystko. Nie to? Dobra, mamy dużo itemów. Ja się potem nauczę, czego będzie trzeba potem używać. Nie, 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 nie. Nie. Łopatę sobie daruję. Ocie. No i po co ja ją to wziąłem? Adilka, no do końca gry będzie miała zwiększony damage. A już wiemy chociaż co to robi. O cholera. Zgadłem. Excellent. Dostał quirka jakiegoś. Dobrze. Ale nie spojrzałem jakiego, więc trochę po chuju. Ten ma znowu super debuffa. Jeszcze więcej stresu. Woda święcona? Nie. Pochodnia? Nie. Dobra, to po prostu to otwórz. Aha. Super quirk. Ujdzie. Wchodzimy. Powoli zbliżamy się do końca. O, będzie jeszcze... O, i są dwa nowe stworki. Co ty mu rzucisz? O, jest jakiś bufer. Ocie kutas. Chyba trochę dużo. Ale jest dość papierowy. Tutaj oddaj ją, przyciągnie sobie. Znaczy dla Shaco to chyba nie jest problem, bo z tamtej pozycji i tak wszystko może robić. I zatruwa tych dwóch z tyłu bardzo ładnie. Bardzo ładnie. Ja bym chciał się tego pozbyć, szczerze mówiąc. Jest jeszcze śliwak. Protection 75%. No kto by się spodziewał. Dobra, pozbyłem się go. Nawet nie zostawił korpu. Nie dostał, ale debuffa. Bardzo dobrze. Bardzo się cieszę. O, jakieś random dwa hity. A, oczywiście stresik. Tak myślałem. Co ty możesz tam zrobić? Zmniejszył damage. Bardzo się cieszę. Ty ulecz wszystkich. A ty zarzuć... zatrucie na ślibaka, bo ślibak zdechnie w dwie tury i tyle będzie polił. O, bliski atak. Aha, bo już jest tak blisko, że nie może strzelać do dalsze. No logiczne, no gin. Ślibak chyba też. Ale ten ślibak nie jest jakiś wymagający, jak się ma siege da. Jeszcze tu stresik skoczy, ale to nic. Baskill. Ty oczywiście zatruj bardziej tego i go zabij. Tak, bo on już jest martwy. Ty możesz, nie wiem, zatańczyć. Wow, 3 damage z tego weszło. Ty możesz, o, uleczyć siebie. Great is the weapon that cuts on its own. I po sprawie. Dziękuję bardzo. O, już ukończyliśmy, ale ja bym chciał tu jeszcze pochodzić. W każdej chwili tak możemy wyjść, ale ja chcę pochodzić, bo jeszcze jest sporo do zwiedzenia, tak? Jeszcze trochę możemy. Jest 20 minuta, więc chwilkę możemy jeszcze pochodzić. Chociaż mi się spieszy. Co ja chciałem? Co ja wam i chciałem? A nie wiem, no użyjmy klucza, tak? Nie, tu się używało, czy nie? Chyba nie. Serio? Ty możesz dościągać debuffy. Dobrze wiedzieć. O Jezu, rzuci się na to.
Bo to jest 500 kasy, przyjaciele. Oj! Chyba spadło za nisko. Tak. Ale co to w ogóle jest? Jakaś ośmiornica, ile od to ładocza? I krytuje. Wszystkie krytują. Powiedzmy, że zrobimy sobie tak. Jak? Dajmy jednemu stuna. O, jeszcze kryt siadł bardzo ładnie. Dziękuję. Zatruj to. Bardzo ładnie. Bardzo ładnie. Ło, pieści prądem. I co to mi robi? Dałoby debuffa i stun, ale nie dało. O, ten po prostu bije. Cóż by on miał już zginąć? Tak, on już zginie. Destroy them all. Teraz ten was tu da. Znowu kryt. Zajebiście. Cebula. Ale oberwał 12. Ty żyjesz? Z 1 HP? Cfeluch. To no to na razie. This expedition at least promises success. Czy oni mi obniżyli pochodnie w trakcie? Chyba tak. To jakiegoś quirka dawało. Spróbuj ty. O, dobra. O i znowu. Dobra, zbieraj to. O, da się przyspieszyć, nie trzeba czekać, jeżeli to wszystko... O, i teraz piszę, jaki jest szansa na zdjęcie trapa. O, i bardzo ładnie rośnie od zdjęcia trapa. Jeszcze bardzo dobrze, zjedzcie sobie. O, i tu idziemy w ciemno. O, jeszcze jedna bitwa. Surprise. Ja chcę to do zwiększenia damage'a. I możemy napierdzielać. Judgment. Na wejście Judgment. Stun na tego. Znowu kryta. Co on ma do tego kryta? Cyk, jeszcze zatruty. No i ty weź wali. A po dwóch. Wow, sporo tego damage'a. Stress wave. Bywa. Stun. Garbage grab. On jest martwy. Spoko. Co hit ma stuna? Ja nie rozumiem, jak on to robi. Ale jeszcze straciłem. Dobra, to HP już nie ma znaczenia. A niech sobie Vestalka Soda dobije. A coś. Rzućmy to. Tak. Łopata. Pochodnia. Klucz. Otwórz to tak czy siak. Pieniądze. Pieniądze mogą być spoko. Tak. No i tyle. No i właściwie to tyle. Complete. The pungent odor abates. The things are driven back.
Fajnie jest teraz, że te rzeczy, które się brało, sprzedają się, to znaczy food, torcze itp. Co prawda za mniejsze ceny, ale dalej się sprzedają. To jest ok. In truth, I cannot tell how much time has passed since I sent that letter. No i co? No i właściwie to by było na tyle. Ja się z wami żegnam i do zobaczenia w kolejnym odcinku z Darkest Dungeon, ale już w nowej serii po 19 stycznia, po tym jak wyjdzie już oficjalna wersja końcowa. Piszcie w te komentarze, czy chcecie coś takiego od początku, czy mam kontynuować, bo może bardzo chcecie, żebym kontynuował. Ale ja bym preferował od początku. Zobaczymy zresztą, piszcie komentarze, dawajcie łapki i jeszcze ta ankieta na dole. Ja się z wami żegnam, na razie. Cześć.